Bilans panowania. Zygmunt II August panował w czasach szczególnie pomyślnych dla Polski. Koniunktura gospodarcza szła w parze z polityczną. Również sytuacja międzynarodowa była korzystna. Mimo sporów wyznaniowych uniknięto wojen religijnych i Polska była chlubnym wyjątkiem w Europie, pogrążonej w walkach religijnych. Dzięki współpracy króla ze szlachtą przeprowadzono szereg reform. Zwraca uwagę fakt, jak świetnym technikiem rządzenia był Zygmunt August. Czuł się niewątpliwie władcą dziedzicznym. Rządził autokratycznie, nawet magnaterię traktował jako sojusznika, a nie współrządcę państwa. Po Unii Lubelskiej Polska stała się najpotężniejszym państwem Europy Środkowo-Wschodniej. Prusy książęce szukały oparcia w Polsce. Z Moskwą toczono walki na peryferiach wielkiego państwa, z pomyślnym dla Polski wynikiem. Utrzymywano pokój z Turcją. Rozszerzono terytorium o Inflanty i Lenno-Kurlandzkie. Zygmunt August na ogół oceniany jest pozytywnie jako władca. Opromienia go blask Złotego Wieku, jaki przeżywała XVI-wieczna Rzeczypospolita. Nie wykorzystał on jednak w pełni pomyślnej koniunktury. Mógł stworzyć bardziej nowoczesne formy ustrojowe i przeprowadzić głębszą reformę państwa.